Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki, a dziś zapraszam was na kolejne back to school, które będzie się składało ze samych rzeczy z Biedronki. Ja naprawdę uwielbiam te wszystkie dodatki w Biedronce, one pojawiają się przez cały rok, ale w tym roku naprawdę się postarali z wyprawką, bo porównując kiedyś, kiedy ja kupowałam sobie rzeczy z Biedronki do szkoły, a dziś to jest totalny sztos. Więc może przejdźmy do pierwszej rzeczy takiej was motywującej. Słuchajcie, kupcie sobie taki jakiś wam podobający się bardzo ładny zeszyt. Ja sobie kupiłam taki wielgachny, on był chyba najdroższy, bo kosztował aż 18 zł, ale kocham minionki. Zachowajcie ten zeszyt sobie dla siebie, nie wykorzystujcie go do żadnych rzeczy do szkoły, ale pamiętajcie, że nawet kiedy chodzicie do szkoły i bardzo nienawidzicie, ponieważ wiem, że często takie uczucia nam towarzyszą, to nie zapominajcie o marzeniach, spisujcie sobie te marzenia, spisujcie sobie swoje pasje, zachowujcie tutaj sobie różne swoje, nie wiem, rysunki, rzeczy, które lubicie spisywać lub lubicie robić. Rysujcie sobie w tym zeszycie, spisujcie sobie swój pamiętnik, cokolwiek, żebyście nie zapominali o tym, w co wierzycie, co chcecie w przyszłości robić i jakie marzenia chcecie spełnić. Jeżeli obserwujecie mój poprzedni kanał Ewelina Orzegowska, to jest to taki kanał, gdzie pokazuję wam totalnie, jak spełniam marzenia. Też mam takie zeszyty i ten zeszyt będzie mi do tego służył, ponieważ ja pochodzę ze Śląska i przeprowadziłam się do Warszawy. To nie była dla mnie łatwa rzecz, ale przeprowadziłam się tutaj dlatego, ponieważ chciałam spełniać dalej marzenia. Chcę być aktorką, chcę występować w serialach, filmach i uczę się cały czas, dokształcam, robię wszystko w tym kierunku i też ostatnio dostałam rolę w serialu. Ale wszystko zaczęło się od tego, że nie bałam się marzyć, nie bałam sobie tego spisywać i nie bałam się do tego dążyć, więc wy też weźcie się za siebie i idźcie do przodu i cały czas do przodu się pchajcie, ale nie zapominajcie o tym, aby po drodze rozwijać swoje umiejętności, nabywać wiedzę i cały czas się uczyć, ok? No, więc nie zapominajcie o takim zeszycie. Ja wybrałam sobie z minionkiem, ponieważ uwielbiam minionki, od zawsze oglądam minionki, nieważne ile będę miała lat, będę oglądać minionki. Kolejne rzeczy z Biedronki to są zeszyty. Słuchajcie, wybrałam sobie taki bardzo fajny, tropikalny zeszyt za 3,29. To był naprawdę najdroższy zeszyt moim zdaniem. Ale słuchajcie, jest to zeszyt z grubą oprawą i zobaczcie, jaki tutaj ma ładny, oczywiście, wyściółkę, taką wstęp, gdzie najlepiej nie niszczcie, po prostu ją zostawcie. No i tutaj macie wkratko oczywiście, ale słuchajcie, taki tip dla was. Jeżeli chcecie, wiemy, że zeszyty z grubą oprawą nie zawsze się, nie są wygodne. O, nie są wygodne w pisaniu, to na 100%. Ja miałam ten problem. I jak otwieracie, to ta strona leci, mnie to bardzo denerwowało. Więc pamiętajcie, że przy zakupie zeszytu, tutaj w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu jest ten zeszyt łączony, klejony. I zawsze patrzcie w to miejsce i jeżeli jest tutaj klej, to go nie bierzcie, a jeżeli jest tylko i wyłącznie samo szycie, przyszycie zeszytu do tej grubej oprawy, to go bierzcie, ponieważ on w środku normalnie się rozłoży i żadna z kartek nie będzie uciekać, więc to jest mój taki tip. Ja tylko takie zeszyty kupowałam w grubej oprawie szyte, nie innej, sprawdzałam wszystkie, jest ich bardzo mało na rynku, ale są, można je znaleźć. Więc ja wybrałam taki zeszyt, jeszcze wybrałam taki zeszyt. Fajne w nich jest to, że on po drugiej stronie, zobaczcie, ma inny kolor, więc mega mi się to w tym podoba. On kosztował 2 zł, jak się nie mylę. I wiem, że no po prostu jeżeli już jesteście tam w liceum, w gimnazjum, to możecie sobie pozwolić na takie zeszyty, że dwa przedmioty w jednym zeszycie. I tu na przykład może być biologia, a tutaj może być geografia. I w sumie nauczyciele nie zorientują się, że macie jeden ten sam zeszyt do dwóch przedmiotów. Więc moim zdaniem to jest super rozwiązanie. Coś, bez czego ja nie umiem żyć. I czy to były studia, czy to było gimnazjum, czy było liceum, zawsze musiałam mieć naklejki na zeszyty. I zawsze kupowałam te księżniczki. Zobaczcie, jakie one są urocze. Kosztowały 99 groszy. I jest ich tutaj, nawet sama nie wiem, czy nie. 16, tak, 16 jest ich tutaj. Moim zdaniem to bardzo dużo, na wszystkie przedmioty wam się przyda. Kolejna rzecz, jeżeli wasz zeszyt wydaje się być bardzo nudny, to możecie zawsze zakupić, zobaczcie, takie naklejki filcowe znalazłam w Biedronce. I oczywiście tu jest 20 sztuk i są one urocze, zobaczcie, dla dziewczyn, bo dla facetów to nie, odpada. Znaczy, no albo się nie wstydzi,
wstydzicie, no bo faceci to wiecie, uwielbiają się wyśmiewać z takich dziewczyncych rzeczy w szkole, niestety, ale moim zdaniem zawsze możecie sobie przyozdobić taki zeszyt filcowymi naklejkami, które szybko się nie niszczą. O, i to jest naprawdę bardzo fajny tip. I tutaj jest ich około 20, tutaj są takie babeczki. Zobaczcie, jakie to jest urocze. Bardzo mi się to podoba. Ale nie musicie tego przyklejać tylko na zeszyty. Możecie na jakieś segregatory, na jakieś teczki. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz w sumie do wszystkiego. Kolejna rzecz, słuchajcie, w tym roku króluje w sumie od 2 lat taśma dekoracyjna. Ja wzięłam sobie taką z zwierzaczkami i tutaj chyba jest alfabet bardzo ładnie napisany. Ale zobaczcie, taka taśma dekoracyjna może Wam służyć za wystrojenie marginesów, dzięki którym można dostać wyższą ocenę za zeszyt, za ładnie prowadzony zeszyt. Nie wiem, czy jeszcze Wasi nauczyciele to stosują, ale u mnie takie coś było i naprawdę to jest bardzo fajne. Zamiast malować jakieś wzorki, to możecie takie wzorki tutaj sobie przykleić i jest naprawdę bardzo fajne urządzenie do tego. Ono po prostu jednym ruchem macie wzorek równy i były różne wzorki. Kolejna taśma dekoracyjna, ona jest naprawdę bardzo droga na AliExpressie, sami zobaczcie. Tutaj ona kosztowała mnie 3 zł i moim zdaniem to jest bardzo fajna cena, bo za 3 zł taką jedną tasiemkę tylko dostaniecie na AliExpressie, więc uważajcie na to. No i wzorki są urocze do tego, więc ją wzięłam od razu, ponieważ w moim kalendarzu się na 100% sprawdzi, a Wam w zeszytach również, na przykład przyozdobić zeszyt, jeżeli ta okładka wydaje Wam się nudna. Kolejną rzeczą są magnesy, jeżeli macie tablicę magnetyczną, a ja taką posiadam, ponieważ sobie rozpisuję cały miesiąc jak wygląda, to takie magnesy będą naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. Zobaczcie, one chyba kosztowały 3 zł. Mają 6 różnych takich naprawdę kolorków fenomenalnych, które ja uwielbiam i w tym oczywiście niebieski, nie inaczej. I to się zawsze przydaje na przykład do powieszenia sobie jakiegoś wypracowania, o którym nie możecie zapomnieć, ewentualnie kartkówki, z której dostaliście pałę i musicie ją poprawić. Ale nie wiem, jak to jest, czy nauczyciele Wam dają te kartkówki do domu, za moich czasów tak było. Ale pamiętajcie, takie magnesy, jeżeli macie tablicę magnetyczną i chcecie ją urozmaicić, to naprawdę bardzo fajna rzecz i bardzo tanio, ponieważ normalnie, jeżeli nie ma roku szkolnego, to takie magnesy są droższe niestety i nie ma wersji takich kolorowych jak tutaj. Bardzo często dzieje się tak, że Wasza legitymacja zostaje w spodniach i mama ją niechcący wypierze. Ale jeżeli macie takie coś kolorowego, fajnego na dokumenty za 2,50 z Biedronki, to wiecie, że Wasza legitymacja zawsze będzie na miejscu i będzie w dobrym stanie. Słuchajcie, ja uwielbiam takie rzeczy, mam ich mnóstwo, przyznaję się, chyba z 5. I mam tam wszystkie swoje dokumenty. Zobaczcie, jakie bardzo ładne wersje są w Biedronce. Tutaj flamingi, wydaje mi się, że Pauli by się bardzo one podobały, Glam Pauli mam na myśli. I też bardzo tanie takie okładki, naprawdę było ich mnóstwo, były w różnej wersji, takie otwierane od dołu do góry, więc polecam Wam taki malutki, ja to mówię, kajecik na dokumenty, żeby nic Wam nie zginęło. Kolejną rzeczą są, zobaczcie, te urocze zakreślacze. One są naprawdę bardzo wyjątkowe, ponieważ ich zatyczki mają takie elementy ozdóbki w środku. Nie wiem, czy widzicie dokładnie. One w ogóle kosztowały 5 zł i te zakreślacze są w ogóle wszystkie w takich ładnych, delikatnych kolorach, które nie przebijają kartki takiej grubszej na drugą stronę. I oczywiście tych zatyczek tutaj producent mówi, aby ich nie dotykać, ponieważ, nie wiem, młodsze pokolenie, młodsze osoby mogą je zjeść, ale wiem, że Wy macie głowę na karku i zawsze możecie do czegoś sobie to wykorzystać, te cekiny, na przykład dodać do slajmów w moim przypadku, ale naprawdę zobaczcie, są bardzo ładne, bardzo fajne kolorki, takie bym powiedziała pastelowe, zachowane w tych zakreślaczach i kosztowały one 5 zł, to naprawdę bardzo niska cena. Jeżeli chodzi o piórniki, to ja wybrałam i zawsze wybierałam piórniki, które mają taki materiał gumowy. Otóż wytłumaczę Wam dlaczego. Po pierwsze są wygodne, a po drugie piórniki bardzo szybko się brudzą i taki piórnik jest o wiele łatwiej wyczyścić. No jest on wygodny oczywiście, ale jeżeli potrzebujecie taką wersję materiałową i lubicie, ja się bardzo długo męczyłam z wersjami materiałowymi, ale niestety one padały po
pół roku, więc w pewnym momencie, kiedy chodziłam do szkoły, zainwestowałam w takie piórniki gumowe, już były. Teraz są o wiele lepsze wzorki. Tutaj mam takiego arbuza. A on niestety był droższy, jeżeli chodzi o takie zwykłe piórniki, ponieważ ten kosztował 12 zł. Więc sami ocencie, czy to dużo, czy to mało według Was. Ale naprawdę taki piórnik szybciej wyczyścicie, nie musicie się martwić. A ewentualnie, jeżeli zejdzie Wam wzorek, to możecie namalować swój. A guma jest na tyle tutaj taka... Taka łatwa w pracowaniu z nią, że możecie nawet coś do niego przyszyć. Tylko uważajcie, delikatnie, ok? Moi kochani, to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o taką wyprawkę szkolną z Biedronki. Naprawdę są tam bardzo fajne i ładne rzeczy w niskich cenach, więc tam możecie sobie grzebać w koszykach, bo moim zdaniem warto jest ta cała nowa kolekcja Kajet. Ona się tak nazywa i moim zdaniem z tego możecie dużo rzeczy w niskich cenach dla siebie mieć w szkole. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć kochani, pa! A na tym odcinku serdeczne pozdrowienia lecą do Patrycja T., Agata Szopa, Unicorn i Twoja siostra Brygida, świetne imię, oraz Sylwia Fal, ale prosiłaś, żeby Cię pozdrowić jako Dida oraz Twoją przyjaciółkę Kiki.